Tak. Jak zawsze w okresie przedświątecznym, ale tutaj składamy na świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy, spotykamy się na takim troszkę mniej typowym spotkaniu, które nie dotyczy chorób, sposobów ich leczenia, a dotyczy czegoś bardzo przyjemnego, chociaż w pewnym sensie łączy się również z medycyną, gdyż pan profesor Pośpiech, który dzisiaj gościmy, i asystentka pani Magda, jak pan zajmują się muzykoterapią. Muzyka, mówi się, że obchodzi obyczaje, ale też wpływa na dobre samopoczucie pacjentów. Pan profesor Pośpiech codziennie w swojej pracy zajmuje się tym i opowiada nam tutaj wielokrotnie o tym, a zawsze dodatkowo razem tutaj piękną muzyką i swoim wielkim doświadczeniem, zarówno jako artysty, jak i człowieka, który pomaga nam lekarzom na co dzień. Panie profesorze, panie bardzo zapraszam. Moi kochani, bo tak trzeba zaczynać wszystkie spotkania, w domu, w pracy, w szkole, wszędzie. Moi kochani, słychać. Myślę, że każdy z nas potrzebuje wokół siebie dużo wrażliwości, dużo skupienia. I czy będziemy na sali dużej czy małej, czy na ogromnej, takiej jak Opera Paryska, czy Opera Wiedeńska, staram się wprowadzić Państwa w taki piękny salon tutaj, prawda? Kiedy widzę, że macie Państwo noteśki, wszystko dobrze, pięknie. Ale chciałbym, żeby bardzo dużo dzisiejszych faktów zapisanych było w naszym serduszku, w naszym wnętrzu. O czym ten profesor mówi? Nie? We wnętrzu mam zapisać coś, kiedy dzisiaj jesteśmy nauczeni do tego, żeby korzystać zwłaszcza z komputera, z którym nie idzie rozmawiać. I słyszę, że niektórzy mówią, a może i dobrze, że dzisiaj nie rozmawia z nim, bo on wszystko mi powie, wszystko zrobi. Tylko byle wirus i jest po komputerze i po tej pamięci. Tymczasem człowiek jest taką istotą, która bez wrażliwości nie istnieje. Nie istnieje. Dzisiejszy czas jest dla nas bardzo niebezpieczny. Bardzo niebezpieczny, dlatego że uwierzyliśmy, że technika nas wyniesie ponad poziomy. Tak jak to pisał Mickiewicz słusznie kiedyś w swojej twórczości. Ale dzisiaj potrzeba nam odejścia od tego, przed czym wszyscy lekarze zaczynają bronić, na razie jako przed zjawiskiem. Ja ciągle o tym mówię i będę mówił do końca moich dni. Przed brakiem potrzeby odczuwania i dawania wrażeń. Przed brakiem odczuwania. Spotyka się chłopak z dziewczyną i później z koleżankami, ona się dzieli, koleżanki pytają, a powiedział tobie, że ciebie kocha? Powiedział. A jak powiedział? Kocham cię. Tak powiedział. Kocham cię. On już zapomniał, że to trzeba powiedzieć. Kocham cię. On się tego wstydzi. On tego prawie nie zna już. I zjawisko aleksydymii, które w tej chwili piorunująco szybko wchodzi. Piorunująco wchodzi. A zanim co? Otwiera drzwi. Depresja, stres, lęki, obawa jutra. Co powiedzieli w telewizji, a co w ogóle powiedzieli? Co sąsiad powiedział, a jak sąsiadka zinterpretowała? A brakuje nam czegoś takiego, jak dzisiaj przywitaliśmy się wzajemnie, wejścia do salonu. Żeby ktoś powiedział, proszę bardzo, dla pani są piękne bułeczki, dla pani piękny chleb, a dla pani walce Strausa. Czy tak nie może być? Proszę bardzo, tu jest małżeństwo, które ma trójkę, dwójkę, jedno dziecko. I są bardzo szczęśliwi. Bardzo szczęśliwi. Nie, my słyszymy coś innego. Że oni są nieszczęśliwi, że on ma kogoś, ona też i dziecko też prawie kogoś. Inną babcię, innego wujka i ogóle. I to pomieszanie to jest w muzyce nazywa się dysharmonia. A w życiu też dysharmonia. Tak samo. I teraz ta dysharmonia prowadzi nas do clou dzisiejszego tematu. Nieprzypadkowo jest z nami tutaj Magda Bartos, którą serdecznie witamy, Magda.
znakomicie rozwijająca się młoda śpiewaczka, która nie zapomina nigdy o odczuwaniu, jak Państwo przekonacie się. Nigdy. Ja zawsze mówię tak do wszystkich, do tych, których uczę. Tu jest też Ola, która się uczy śpiewu. Damy Olę serdecznie. To jest taka skromna. Możesz się pomylić, możesz technicznie źle zaśpiewać, nieumiejętnie, ale nie wolno Tobie nic nie przekazać. Bo wtedy tylko przekazuje swój głosik, siebie. Ja byłam w Stanach Zjednoczonych, ja byłam tam, a nie byłaś w Londynie. Tam, gdzie Cię potrzebują, prawda? Wszędzie byłam. Wymienia wszystkie stolice, tylko nie wymienia tutaj na miast. I teraz ten temat, ta aleksytymia, ten brak odczuwania, wiąże się z tym, że człowiek przestaje oddychać. Przestaje być taki święty sobie. Psychofizycznie święty. Co to znaczy? Że przestaje rozmawiać w ten sposób. Dzień dobry Państwu. Mówi tak. Dzień dobry Państwu. Ja chciałem Państwu powiedzieć, że dzisiaj będzie takie I tak ten czuł wypycha do przodu. I w ogóle nic tak nie wypływa z niego, tylko tak wchodzi do niego. I teraz co się dzieje? Jeżeli tak dalej będzie, to odechciewa mu się to, co ja robię na co dzień na przykład, a czego życzę Państwu. Przestaje jeździć rowerem, przestaje się cieszyć, przestaje się bawić, przestaje chodzić na tańce, przestaje się uśmiechać. No bo co? Bo wysiada krążenie. Bo bez oddychania, jak powiedziała Martinsen Lohmann, fizjolog i patolog śpiewu i głosu, nie ma czego? Pytam na konferencjach, wielką uczoną. Proszę Panią, co to znaczy oddychać? Niech Pani nam powie. To znaczy żyć. To znaczy żyć. Nie będzie zawału, nie będzie wylewu, nie będzie nadciśnienia, jeżeli będziemy oddychali. Jeżeli będziemy oddychali. I dzisiaj to zjawisko właśnie braku oddychania również dotyka młodych aktorów. Młodych aktorów. Tam, gdzie są szkoły filmowe, zapominają oddychać. Mówiłem, że mnie kochasz? Nie. Tak mówił. Z chrypniętym głosem. Że aż gdzieś tutaj gardło boli. Prawda? I my później też nie mamy tego przykładu. Nie mamy radości mówienia. I kiedy ktoś z nas mówi ładną retoryką, wyraźnie i spokojnie, bo trzeba mówić wyraźnie i spokojnie. Raz szybciej, raz wolniej, ale wyraźnie i spokojnie. To wtedy się wszyscy dziwią, on przerysowuje. On tylko przed nami na tym wykładzie tak mówi. Nie, zawsze tak mówi. I zawsze chce być taki, ach, to jest nadwrażliwy. To jest nadwrażliwy dzisiaj też. Tymczasem wszyscy, którzy jesteśmy utrudzeni, to Ewangelia mówi, a jesteśmy przed takimi pięknymi świętami, które są dla wierzących i dla niewierzących, dla wszystkich. Bo każdy człowiek ma bardzo dużo dobra, kochani, w sobie. Bardzo dużo. Tylko trzeba to wygospodarować. Trzeba tym dobrem żyć. I to dobro tkwi w muzyce. To dobro tkwi w oddychaniu. I teraz przypomnijmy sobie, ci z Państwa, którzy chodzą na wykłady, które ja tutaj prowadzę, to właśnie tak przedświątecznie, że kiedy sobie zjemy dużo, a życzę, żebyśmy tak świętowali, więcej, żebyśmy zjedli, żeby można było, tak jak ja, 22 kg schudłem przez rok, żeby można było schudnąć wtedy. To poćwiczymy sobie przy muzyce Kennedy'ego. Thank you.
otworzyliśmy, żebyśmy poczuli, że oddycha tutaj górna część głowa, ale również co? Gardło. W swojej karierze zawodowej, w zakresie prowadzenia naszej katedry zakładu muzykoterapii, mamy takie doświadczenie. Prowadzimy badania w różnych przestrzeniach i są tacy ludzie, którzy są chorzy na taką bardzo paskudną chorobę i to nie mogę powiedzieć, wydawałoby się tylko tak jak jest, bo tak jest. To jest astma ostrzelona. Ta choroba powoduje to, że człowiekowi trudno jest oddychać i dalej pójdę za stwierdzeniem, że skoro jest mu ciężko oddychać, to jest mu trudno żyć. A jak trudno mu żyć, to wchodzi dużo pesymizmu. A jak wchodzi dużo pesymizmu, to bardzo często jest złośliwy. I my tego człowieka oceniamy o takich werbalnych sytuacjach, że on krzyczy. Dźwięku, że skrzypek nie gra tak od razu, to jest
wszystko jest eleganckie w słuchaniu, w grze, w mówieniu. I teraz Nikolaj Arnaud, taki znany kreator muzyki baroku, dyrygent i skrzypek jednocześnie, powiedział i napisał, że muzyka jest mową dźwięków. Muzyka jest mową dźwięków. I kiedy zaczyna się ta muzyka w człowieku? Jak Państwo myślicie? Ta muzyka zaczyna się od mówienia, czyli właściwie od tego kontaktu świadomego mamy z dzieckiem, kiedy dziecko może wyartykułować słowo. I mama wówczas, czy to mama z 7 klasami, czy z uniwersytetem, winna mówić bardzo pieszczotliwie do dziecka, ale bardzo wyraźnie. Mówisz, kochany moje. Dziecko czuje, co słyszy. Mówisz, kochany moje. Prawda? A kiedy my mówimy na przykład, jedna osoba do drugiej, zawsze, to można sobie zapisać, zawsze musimy to mówienie w ramach śpiewoterapii, przedzić spokojnym, ale pewnym wdechem. I co to jest ten spokojny, pełny wdech? To jest taki wdech, który w mówieniu i śpiewaniu zabezpiecza nam, ten, do którego adresujemy słowa, swobodny przekaz. Do którego adresowany jest swobodny przekaz. Czy ja na przykład powiem, drodzy jest ratunek dla ludzi, którzy nie oddychają. Pozorny ratunek. To jest to wszystko, co możemy wyświetlać. Ja nic nie wyświetlam na ekranie. Dlatego, że chcę, aby Państwo oddychali ze mną, kiedy ja mówię. Podświadomie. Ja chcę, żeby Państwo oddychali. Żeby Państwo ćwiczyli swój organizm, swój oddech. Podświadomie i świadomie. Kiedy idzie dobry przykład, przykład zawsze idzie od nauczyciela, od profesora, od mamy, od taty, od kogoś życzliwego. Od tej osoby idzie przykład. I zawsze ten przykład, ja pamiętam, kiedy moja babcia w Rawiczu, czy mama, czy tatuś do nas się zwracali. Zawsze starali się, żebyśmy w każdej chwili mogli stwierdzić, czy oni nas kochają. Zobaczcie Państwo, taka prosta rzecz. Wszystko tak przekazywali, żebyśmy my, chłopcy, trzech braci, wiedziało, że ci rodzice nas kochają poprzez mowę. I są takie okręgi w Polsce, gdzie bardzo kultywuje się. Tutaj też. Są też takie, gdzie w zasadzie człowiek prawie z zamkniętymi ustami tak sobie mamroczy. I to jest powszechne. I to mnie denerwuje. Dlatego, że ja wiem, że oni naprawdę nie są dotleni. Brakuje im tlenu. Bez tego powietrza nie ma życia, tak jak powiedziała Martin Sobota. To jest druga przestrzeń. Czyli w zasadzie w mówieniu, w śpiewaniu. Za chwilę będziemy mieli święta Bożego Narodzenia, Nowego Roku i będziemy stawiani przy stole. Ja myślę, że wielu z nas tęskni za tym, żeby się połączyć z drugim, nawet wtedy, kiedy jesteśmy skłóceni. O głupoty, bo kiedy pytam kogoś, kto przychodzi właśnie na taką terapię do mnie, na właściwie o co poszło? Ona mi powiedziała, że ja jestem tamta. I to całe życie się zabawiło, bo ona coś tam powiedziała. A w muzyce jest tak, że muzyka działa jak balsam na nas. Ona odnawia, ona odtwarza. I teraz w jaki sposób my w katedrze, w zakładzie muzykoterapii, jedyny w Polsce takim ośrodku badawczo-dydaktycznym, jedyny. W jaki sposób my te kwestie badamy? Ja mówiłem o tym ostatnio, ale znowu przypomnę.
narzędziami manewrowymi. To nie jest, że pospiem powiedział. Chciałbym, żeby tak było, ale to nie wystarcza dzisiejszemu światu. I to badania fizjologiczne, i testy, i KTG, i EEG, i rezonans, i wiele, wiele, do któregoś miejsca uczyć, że relaksuje, że stymuluje, że współleczy, wreszcie, że leczy. Na przykład z lekiem. Często ktoś słyszy od lekarza, proszę pana, proszę pana nie słuchać do końca. Jeżeli ktoś tak mówi, pani już ma leki, będą do końca życia. Tylko lekarstwa. Nie. Nie, nie poddawać się. Nie tylko lekarstwa. Słuchać muzyki. Słuchać muzyki i oddychać z tą muzyką. I teraz, co nam pomoże, jeżeli jeszcze nie jesteśmy prawieni w tym słuchaniu muzyki? Mianowicie, chodzenie na koncert. Chodzić na koncert i słuchać muzyki. Jak? Rozrywkowej i poważnej. Nie tylko muzyka poważna, ale muzyka taka, jak tutaj słuchamy Kenny G, która ma charakter taneczny. Że my nie tańcząc tańczymy. Nie tańcząc tańczymy. Która nas jednocześnie co? Rozwesela. Rozwesela od środka. A jeżeli jedna osoba będzie rozweselona w domu, następne też. Na początku zaczną z nim walczyć, że co taki wesoły, co tego musimy tu dociąć. A za chwilę widzą, że to jest dobre i też zaczynają być tacy rozweseleni. Ale jest jedna rzecz, ale bardzo istotna, bardzo ważna. Nie wolno słuchać byle czego. Nie wolno słuchać. Muzyka musi mieć przejrzystą harmonię, przejrzysty rytm i puls. Bez tego nie. Musi być elegancko wykonana przez fachowca. Nie wystarczy to, że ktoś powie w telewizji, że tego słuchajcie, jakieś miny zrobi kocie, człowiek zrobi kocie miny i wszyscy się śmieją na mnie. Wszyscy się śmieją, nie wiedzą czy z siebie, czy z niego, czy do ciebie. Śmieją się, jest show. A wygrywa tylko ta osoba, która to prowokuje, bo ona idzie do kasy i bierze pieniądze. A my jesteśmy zdenerwowani, rozmyci. Nic dobrego w nas nie powstaje. Czyli ten charakter taneczny. Taneczny utworu musi im wystarczyć. Musi im to wystarczyć. I wtedy tańczą, pląsają w myśli, budując wyobraźnię. Kto najbardziej do nas przemówi podczas śpiewania? Kto najbardziej do nas przemówi poza tymi wszystkimi oczywistymi, logicznymi faktami, że ktoś ma ładny głos? A mianowicie te ostatnie badania pokazują osoby niedowidzące i niewidzące. Niedowidzące i niewidzące, dlatego, że są skoncentrowane przez swoje kalectwo, że mają bardzo dobrą wyobraźnię. Bardzo dobrą wyobraźnię. Nic ich nie rozprasza. Chciano prowadzić badania, ale to jest absurd, co powiem. Po prostu to, takie coś jest niemożliwe. Co byłoby, czy człowiek chciałby słuchać utworu muzycznego po śmierci klinicznej? Można byłoby to neurologicznie zbadać, ale nie jest świadomy człowiek, także nie ma już odbioru. Ale czy chciałby, gdyby taka była możliwość woli? Kiedy życie jest na włosku, nie tylko zależy to od lekarza, ale od organizmu, od szczęścia, od tego, jaka jest sytuacja, że
ten zamień się powiedzie. I wtedy człowiek stoi przed faktem. Pomiędzy życiem a śmiercią. I wówczas wychodzi dopiero prawda, czego on chce. A człowiek, który nigdy nie słuchał na przykład muzyki poważnej, za chwilę Marta pięknie będzie śpiewała, nagle na tym stole adoracyjnym on z radością tego słucha. To jest to. Z radością słucha. Osobę na sali koncertowej, na spektaklu w majowym festiwalu operowym. Coś cudownego, kochani. Spacer z rodziną do opery na spektaklu i znowuż z rodziną do domu. Coś pięknego. To Filharmonia Bydgoszczy. Filharmonia, która ma znak UNESCO, czyli najwyższa jakość. Najwyższa jakość. A my przeczymy, a że oni tak grają, a że tak. To zubożyć, że po co trzeba jest, mogłaby być jedna, a może pół wystarczyło. Lepiej, żeby się tłuk, a nie tak. Bo to jest ciekawsze, to jest cyrk. I na tym można zarobić. A muzyka ma tego, żeby człowiek żył. I teraz ta przestrzeń odbioru muzyki najlepsza jest w momencie, kiedy człowiek jest na koncercie. Dlaczego? Bo to jest muzyka żywa. Muzyka miła. Człowiek odbiera niezależnie od tego, czy ktoś koło nas siedzi, czy nie siedzi. Ale odbiera. Są takie, jak Państwo znacie, na Mezzo, w stacji Mezzo, w stacjach telewizyjnych, są takie przepiękne koncerty, na przykład na wodzie. Są w wodzie, siedzą na łodzi i na jednej z tych łodzi jest śpiewaczka, czy śpiewa, pięknie śpiewa swoje. To jest bardzo szeroko proponowane w tym, czyli w takim naturalnym, sielskim warunku. Bo muzyka tego wymaga, żebyśmy byli przygotowani do tego, żebyśmy to przyjęli jako wyłączność. I przychodzi teraz czas, żeby posłuchać utworu klasycznych i na końcu utworu, który za chwilę, za dwa tygodnie będzie budować się w Arii Kolendy. W czasie tej kolendy będziemy za chwilę przełączę tutaj w aparaturze płytę. Włożymy właściwą. Poprosimy Magdę, aby znalazła się przy mikrofonie i słuchamy przepięknych utworów. Oklaskami witamy Magdę. Thank you.
Dziękujemy bardzo, Marcie. Proszę się. I to jest właśnie to, czego szuka człowiek. Szuka harmonii, szuka wrażliwości, a jednocześnie, aby nie było dysonansu między harmonią czy piękną melodią, a tym, jak kto to wykonuje, bo trzeba nie tylko swoim głosem operować, ale żeby ten głos służył tekstowi, żeby to, co jest w treści tego utworu, na przykład tej przepięknej kolędy, która jest takim międzynarodowym zjawiskiem, dającym pokój ludziom, niezależnie od rasy, wyznania, od tego, gdzie kto mieszka, czy na siódmym, czy na drugim piętrze, czy w willi, to jednak przychodzi taki moment, że ma za dużo nerwów, że ma za dużo stresów, ma za dużo trosk i nagle zaczyna się wszystko walić. I przychodzi ten wieczór, piękny wieczór, taki jak wieczór wigilijny, gdzie wszyscy siadamy i dzielimy się opłatkiem i wystarczy spojrzeć na drugą osobę i wszystko się wyrównuje. Tak jak poprzez muzykę. Następuje takie wyrównanie, że nie można sobie nie wybaczyć, nie można siebie nie rozumieć. Przestaje człowiek pokonywać siebie i drugiego. I takie chwile właśnie melancholijne są potrzebne. Bardzo często ludziom, którzy są chorzy na stres i na lęki, wchodzą w depresję, czy są w depresji, brakuje takiego uspokojenia. To, o czym my muzycy mówimy, że również te przestrzenie w muzyce, które nie są wypełnione muzyką, wypełnione są ciszą, one też do nas mówią. One też do nas mówią i często do nas mówią. A może one przede wszystkim mówią przy wtórze pięknej harmonii, pięknej muzyki. I na zakończenie dzisiejszego wykładu chcę zrobić taki return, powrócić do tych ćwiczeń, ale w innym sensie, żebyśmy wstali i już nie operowali rękoma, tylko żebyśmy wstali i oddychali razem z tą muzyką. Oddychali, szukając takiego błogiego wyspokojenia w sobie. Żeby zostawić wszystkie troski tego dnia i zobaczycie Państwo, że jutro, gwarantuję, że jutro będzie łatwiej żyć, dlatego że zaczynamy używać oddechu. Oddechu, który jest jednym z elementów śpiewoterapii, czyli terapii człowieka poprzez śpiew, poprzez dotlenienie, poprzez ukrwienie, poprzez ruch. A ruch to jest życie. Ruch to jest życie. A więc za chwileczkę włączymy tutaj tą płytę i zaraz po tym krótkim ćwiczeniu, po tym pierwszym utworze pójdziemy ładnie do domu i będziemy też ćwiczyli, a gdy ktoś będzie chciał, to bardzo proszę, żeby włączył radio w poniedziałek 19 Radio PIK i żeby posłuchał audycji Muzykoterapia, gdzie będzie dalszy ciąg rozszerzenia tych zagadnień o wpływie muzyki na zdrowie i życie człowieka. Wstajemy. Stoimy, wspinamy się na palce. Panu doktorowi serdecznie.